Pod czujnym okiem kamery internetowej, a także obecności mediów odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Limanowskiego 6. kadencji. Obrady otworzył Janusz Potaczek, najstarszy radny. Suwerenności i interesów państwa polskiego. Później radni złożyli ślubowanie, by w końcu po wyborze komisji skrutacyjnej wybrać najpierw przewodniczącego rady. Pragnę z tego miejsca podkreślić, że jest to historyczna chwila dla nas kobiet. Jeszcze nigdy dotąd żadna z pani radnych powiatu limanowskiego nie została wybrana przewodniczącą rady. Tym samym jest to dla mnie podwójne wyróżnienie i nobilitacja, którą została jednogłośnie wybrana Ewa Filipiak. Przewodnicząca rady na stanowisko starosty rekomendowała Mieczysława Urygę. W czwartej kadencji został członkiem zarządu, a w piątej objął stanowisko wicestarosty limanowskiego. Tutaj zaskoczenia nie było. To była najbardziej prawdopodobna kandydatura. Starostą powiatu limanowskiego zostaje wybrany Mieczysław Urygę. Otrzymał on 25 głosów, czyli wszystkie możliwe w Radzie. Bardzo serdecznie raz dziękuję za głos oddany na mnie, za zaufanie. Przyrzekam, że nie zawiodę. Kiedy wydawało się, że wybór wicestarosty będzie tylko formalnością, bo wybrany chwilę wcześniej Mieczysław Uryga swojego zastępcę zaproponował osobę Agaty Zięby. Na wicestarostę limanowskiego. Tak, wyrażam zgodę. To jeszcze przed głosowaniem w ekspresowym tempie zebrał się klub radnych PiS. Sala narad opustoszała, a szeptem po niej obiegła informacja sugerująca wybór innej osoby. Jasne się stało, że jednomyślności w klubie PiS przy tym wyborze zdecydowanie zabrakło. W końcu po półgodzinnej przerwie zdecydowano się głosować. Agata Zięba o wynik drżała do samego końca, a jej wybór był możliwy tylko dzięki głosom radnych będących w opozycji. To szczególnie zamanifestował Jan Puchała, który jako pierwszy złożył jej gratulacje. Tych nowo wybrana na stanowisko wicestarosty Agata Zięba nie otrzymała od Wiesława Janczyka, co mogło sugerować jego poparcie w stronę chyba najbardziej przegranego w tych wewnętrznych wyborach Wojciecha Włodarczyka, dla którego na osłodę została funkcja etatowego członka zarządu. Chciałbym dopytać o głosowanie na wicestarostę. To była z góry założona kandydatura? Panie redaktorze, ja podkreślam cały czas wielką pokorę wobec kartki wyborczej. Jak mówię, dzisiaj odbyły się tutaj wybory, one miały charakter tajny. Nigdy nie odbierałem radnym tego momentu, który jest konstytutywny dla tworzenia organizmu zarządczego, czyli właśnie forum rady. Skorzystałem też z szansy, że to starosta rekomenduje i dobiera sobie skład, natomiast ci wszyscy państwo właśnie wybrani byli rekomendowani, więc uważam, że zostali wybrani jak najlepiej dla dobra naszej wspólnej współpracy. A nieetatowymi członkami zarządu zostali Czesław Kawalec, a także Józef Jaworski. Na kolejnej sesji radni uzupełnią prezydium rady.